Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, dla tych, którzy oglądali ostatni odcinek, nie trzeba chyba przypominać, co się działo. Ale dla tych, którzy, jak niektórzy tak zauważyłem, oglądają co któryś odcinek z rzędu, udało nam się pokonać dwóch bossów. Tam w sumie może bardziej mini bossa i bossa. Jednym z nich była ponownie nasza towarzyszka przygód wcześniejsza, Hornet. Drugim natomiast był, nie pamiętam co, jak się to nazywało, ale to był jakiś dziwny stwór, który próbował imitować nas, czy inne stworzenia podobne do nas. I tak, dodatkowo ponad to wszystko udało się też, jeśli się nie mylę, coś jeszcze takiego zrobić, a tak, odnaleźć tak jakby mini poziomik związany z pszczołami. I cóż, w dzisiejszym epizodzie mam wielkie, ambitne cele. Zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście. Więc tak, pierwsze Koloseum, ale do niego później. Po drugie, jak zapewne niektórzy z was mogą kojarzyć, ten poziom, w sumie ta sekwencja, czy sekcja, jak zwał, tak zwał, kiedy widzieliśmy ten jakby krowi poziom, poziom pszczół, tak lepiej, pszczeli poziom, tak, dziękuję bardzo mózgu. No to tak, była tam jeszcze inna sekwencja, czy inna sekcja, jak zwał, tak zwał. Dlatego też mój główny cel na obecny moment, podkreślam obecny, nie na ciągle, to szukać, jak to się nazywa, gdzieś ukrytej ruchomej podłogi, żeby no dotrzeć do pozostałych sekwencji, w których mogą być te pszczoły. Wiecie, no. A, dobra, to jeszcze tutaj, jeszcze tam niżej troszeczkę. Ale wracając, no więc tak. Po prostu chcę to zrobić, by ewentualnie zobaczyć, co tam się kryje. Więc tak. Trzeba się liczyć z tym, że będzie teraz trochę chodzenia takiego nudnego i nasłuchiwania podłogi. Cóż, takie momenty też muszą być. I wiem, że mógłbym to wyciąć, ale tak, chciałem sobie trochę pogadać. I no. A się kogoś zastanawia, czemu mówiłem, że krowi poziom za bardzo mi się udzielił, co miałem przyjemność. Albo nie przyjemność, jak zwał, tak zwał. A pogrywać trochę w Diablo 2, ten Resurrected, czy jakoś taki. No. Powiedzmy, że przypomniał mi się krwi poziom, dużo o nim gadaliśmy tam ze znajomymi, więc tak. Po prostu krowy mi siadły na mózg i tyle. I dobra, no. Z tego co widzę, nie ma tutaj żadnych sekwencji dostępem do pszczół, więc tak. Jeśli gdziekolwiek to jest to jakoś inaczej ukryte. Trzeba lepiej tego poszukać. Ale tak, wracając jeszcze, ewentualnie mam w planach poza Koloseum. Na pewno znaleźliśmy chyba kolegę jednego znowu. Jeszcze nagrody za niego nie odebraliśmy. A jak zapewne wiecie, no każde geo będzie teraz super cenne i przydatne, więc po prostu nieważne jak, gdzie, kiedy. A swoją drogą, to były ślady, co w sumie to było oczywiste. Ale wracając, nieważne co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę. Po prostu, jeśli chodzi o to geo, to warto pójścia. No, jak zapewne wiecie, co za, może nie za każdego, ale powiedziałbym, że 8 z 10 grabów dostajemy geo. Polsko, nie przypominam, potrzebujemy ich jeszcze 9 tysięcy. Ta sekwencja definitywnie wskazuje tam dalej, jakby. Wiecie co, mam pomysł, gdzie ona może być, więc tak. Jeszcze tam pójdziemy. To w sumie sam pójdę, żeby nie przedłużać, ale tak. A co to było? A, jeszcze pogubiłem. No tak. Wiecie, chcę zobaczyć, co to jest za te 9 tysięcy, czy to by w ogóle było warte uwagi, czy tak jak ja podejrzewam, zmarnowałem po prostu przypinkę, która jest dosyć przydatna do farmienia. I tak, następną rzeczą, którą jeszcze trzeba ogarnąć, to definitywnie jest podejść do tej całej królewskiej bramy, czy jakoś tak, którą teraz możemy otworzyć. I akurat kojarzę jedną taką bramkę. Niestety ciężko powiedzieć, co się za nią kryje, więc ja. Ale kojarzę, czy tam było coś wspominane o odbyciu królem, czy królewskim znaku, zresztą mniejsza. No i ostatnia kwestia to są te tajemnicze maski nadal.
No i esencja. Ale tak, prędzej zajmę się maskami niż esencją, bo jakoś tak nie mam dzisiaj woli do chodzenia po krzakach, złapania każdego pojedynczego kamyczka esencji i tyle. Więc tak, po prostu widzimy się za chwilę, jeśli znajdę gdzieś sekwencję. Nie, no raczej dostęp do pszczół, jeśli nie, to spotkamy się w tym jednym z miejsc pozostałych. Nic zadać, nic mówić. Więc miejmy nadzieję, że to znajdę. No cóż, powiem wam szczerze, z smutkiem stwierdzam, że nie znalazłem tamtego wszystkiego, ale za to... O, co jeszcze chciałem się pochwalić. Tutaj zauważyłem to z jakieś pęknięcia. Więc tak, wcześniej byłem ślepy, że ich nie zauważyłem, chociaż nie ukrywam, są też w takim, a nie innym miejscu, że... O, niełatwo do nich dosięgnąć. Serio? 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 Nie wierzę. Powiedzcie mi, ile razy obok tego wszystkiego przechodziłem, w ogóle nie widząc tego wszystkiego, i to jest... O, cała lokacja. The Hive, czym The Hive? Ciekawe. Ciekawe. Ale tak, jak już znalazłem, to coś, że pójdzie. My, u. Jakiś przeciwnik, który wypluwa pszczoły? Okej. Okay. Ładna lokacja, muszę przyznać. Odmienna od tego wszystkiego, co do tej pory mieliśmy, więc definitywnie ładna. Tylko co z tego, że ładna, jeśli i tak trzeba zrobić totalną demolkę, jak to jest w zwyczaju bohaterów gier tego typu. Dobra, hyc, hyc, tutaj tak. Weź pszczółka. Wiem, że nic nie zawiniłaś, ale tak. Jestem bohaterem gry, więc muszę po prostu siekać wrogów. I dobra. Zobaczymy, co tam dalej będzie, chociaż wiecie co? Ja się zastanawiam. Niektóre teksty i w ogóle sytuacje, które zaistniały, dają do myślenia, co jest tak, jeśli tak naprawdę nie jesteśmy tutaj tym dobrym gościem czy coś, tylko tak naprawdę jesteśmy tym złym. Cóż, no, wiecie. Prawda jest taka, że my chcemy, nie wiem, wolnić jakieś plagi tego świata czy coś. Chociaż z drugiej strony gdyby tak było. Nie wiem, może to... Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, naprawdę. Bo jeśli tam ten cały był... Jeśli tak, jeśli tytułowy Hollow Knight to był jakiś bohater, a my, nie wiem, szukamy jakiś... Ciężko mi powiedzieć w ogóle, czego my szukamy. Ale czegoś jakiś... Ale nie, na pewno nie wiem, ale tam było coś mówione o jakiejś tam odczynieniu, usunięciu, coś, nie pamiętam, Horn coś tam wspominał o jakimś systemu. Skoro był bohaterem i zrobił coś naprawdę dobrego, to jeśli my chcemy to odczynić, to może... Tak naprawdę jest, tak naprawdę, tak milion razy naprawdę jeszcze powtórzę, że jesteśmy tym złolem, który pragnie końca świata czy coś. Tym byłoby to nietypowe. Nie powiem, niemożliwe, ale nietypowe na pewno. Przyznajcie szczerze, niewiele gier eksploruje ten typ, po prostu w sytuacji, gdzie co gracz wciela się w rolę tego złego charaktera. Oczywiście są takie gry, gdzie od góry jest powiedziane, że ty nie jesteś tym dobrym gościem czy coś. Nawet seria te Dungeons, czy Dungeons, prawidłową po angielsku, chociaż też nieprawidłowo, ale ogólnie seria taka. Bardzo komiczna seryjka, mini RTS-u. Ona chociażby tylko podchodzi w ten sposób. I tam wiem, że nie chcę zbierać esencji, no ale jak już tu jesteśmy, to czemu by nie? No i tak, tam wprost wiemy, że poniekąd jesteśmy tymi złymi, albo może nie do końca aż tymi złymi, bo to wszystko, kto jest dobry, kto zły, zależy od perspektywy. Chociaż nawet ten, powiedzmy, główny złoczyńca, znam to mówię. Właśnie główna postać, którą można powiedzieć, która jest właśnie utożsamiana z graczem, nazywa się chyba Ultimate Evil, czyli ostateczne zło, więc ta. Zgodnie z takimi rzeczami, można stwierdzić, że tam bezpośrednio jest, tu gracie z tym złym i tyle. Ale no. Bo i tam jest tak komicznie zrobiony i w ogóle, że ciężko powiedzieć, czy to jest tak, można traktować jako grę, gdzie naprawdę gracie z tym złolem. Ale dobra, mniejsza. Przy okazji zaliczyliśmy drzewo. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Więc zobaczymy, co teraz ma do powiedzenia i zwiedzamy dalej. Skumulowane plemię.
światło znajome. Okej. Okay. Przyjazne światło, nie wiem. Przyjazne światło, światło znajome, znajome światło, nie wiem. Ale mniejsza z tym, idziemy naprzód, dalej, zwiedzając te bezkresne po prostu ciemności, czy w sumie jasności rojów? Hive to chyba rój. Tak. Może. Chociaż nie jestem pewien, wiecie, ja jak zwykle, kiedy siadam w nagrym, to dostaję sklerozę amnezji i w ogóle nie umiem w angielski w słowa. Mniejsza z tym. Może tym razem, chociaż dobrze, powiedziałem i ocie. Przeciwnik, który zadaje podwójne, nie lubię takich. O, on działa na zasadzie odbijania się od różnych przestrzeni. I wiem, nie lubię, ale to nie oznacza, że muszę unikać całkowicie. Jeśli chcę zaliczyć ten cały dziennik łowcy czy coś, to będę musiał to pokonać. Dobra, udało się. Udało się. Ledwo, co prawda, ale się udało. Wiecie, nie muszę się przejmować. I dobra. Zanim pójdziemy sam, to chciałbym pozwiedzać coś tu wyżej. O nie! Kiedyś tam ich pokonuję, ale nie teraz. Swoją drogą. Nie wiem, czy oni nie potrafią niszczyć niektórych tych. A, jak to się nazywa? Platform. Dobra, nie wiem. Nie, jak już spadnę, to zajrzymy tutaj, potem tam dopiero powrócimy. No ciekawe. Same pszczoły tutaj są przedstawiane wszystkie jako takie istoty latające i w ogóle. Ale jest to pełnokrzesło. Ja rozumiem, że też mogły siadać, ale pszczoły są przedstawiane w taki sposób, żeby krzesło. Tak, krzesło. Krzesła raczej im pasowały, więc. Ja. Taka tylko anegdota, którą tu zauważyłem. Taka ciekawostka. Oczywiście mogę się mylić, mogą to być ich krzesła. Wiedziałem, że mieszkał tu ktoś jeszcze poza pszczołami. Ale to są pszczoły, nie jakieś osy i tak dalej. U. O, proszę. Mamy skróta. Ciekawe, z zewnątrz nie można było go otworzyć. Tylko od tej strony. Chociaż czy z zewnątrz nie można było? Pewnie nie, bo zauważyłem, że jeśli można otworzyć z dowolnej strony, to to musi być pęknięte i wtedy pęknięcie otwierasz od strony po prostu. Że zauważasz pęknięcie, rozwalasz je i tyle. Masz otwarte. Jak nie widać od jednej strony, ale od drugiej można otworzyć, to znaczy, że trzeba pójść właśnie od tej strony, powiedzmy, od której widzisz ten tunel, czy co to tam jest. I od tamtej strony właśnie to wszystko pootwierać. Dobra. Nie. Okej, teraz przydałoby się study buddy, ale niestety nie mam już czarm noczów, czy jak to się nazywa. I tak moje obawy się potwierdziły. Potrafią rozwalać pęknięte platformy. To jeszcze nie jest też taki wielki problem. I ciekawe, ile tego potrzeba na nich. Dobra, 3 nie wystarczają. Czyli parę uderzeń. Co oznacza, że raczej dużo potrzeba. Okej. Okay. Miałem tego uniknąć. No. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. Ciekawe. I w sumie tyle już tutaj siedzę, że obawiam się, że możliwe, że nawet cały odcinek zejdzie na to eksplorację. A szkoda, tyle planów. Ale cóż, nie zawsze można wszystko ogarnąć. Dobra, chodź, pszczół. No proszę. Dobra. To okradamy ich z tego geo. Na tym pieniądze, to moje, wszystko moje. No dobrze. I co tu mamy? O, ten przeciwnik. Dobra, raz, dwa. Tak. Nie ma problemu. Dobra. Raz, dwa. I trzy. Tylko trzeba trafić. A, nie, cztery, nie trzy. Dobra. Dobra, mój błąd. Ale okej, pokonany. Tam wyżej może coś jeszcze zaraz sprawdzimy. I faktycznie jest, ale to chyba bardziej w formie wyjścia. Chociaż, czy w formie wyjścia? Muszę sprawdzić teraz jedną rzecz, bo jeśli ja to tak jak myślę, to może tam jest jakiś super sekret? Okej, okay, uwaga. I
Tak, możemy zrobić jeszcze drugi skok po tym. Więc najwyżej jak się da. Nie, nie, nawet jak pójdziemy najwyżej jak się da, co? Nie wejdę tam, od tej strony, no, niestety. Jeśli się da, to poinformujcie mnie, że jestem ignorant, lama i nie potrafię. Jeśli się nie da, to fajnie. Przynajmniej sam do tego dotarłem. Wiecie, w sensie do wniosku, że się nie da. I pominę pewnie bardzo dużo rzecz pójścia tutaj dalej. Dlatego może warto byłoby się podleczyć też, jak tak już jesteśmy w tej sytuacji. Kiedy nie mamy max HP, a mamy dostęp do duszy. Pewnie bym miał jej dużo więcej zgromadzonych, gdybym się wyleczył wcześniej. Pamiętam o tym. I oczywiście. Oczywiście, że musiał być jakiś boss czy coś. Ale co ciekawe, co... To nie było aż tak sygnalizowane, e? Okej, rycerz roju. Okej. Czyli on, jak pokazuje ostrze, to robi takie szarże delikatne przed siebie. Okej. Dobra, przegram. Ale to głównie dlatego, że byłem nieprzygotowany. No, niestety. Ale dobra. Przynajmniej już wiem, jak z nim walczyć. I cóż. Daleka droga. Chociaż co ciekawe, to wedle tego wszystkiego, to nie pominęłem za dużo. Ale dobra. No to ja idę do tamtego gościa i widzimy się za chwilę. Jak tylko to ogarnę. Podejście numer 2 zrobimy. Może na jakichś innych czarmach. Witam ponownie. I cóż, mam dla was dobre i złe wieści. Dobre są takie, odzyskałem duszę. I odnalazłem jakiś tutaj skarb. Złe takie, że opłaciłem poprzednią, więc to wszystko, co mamy. I tak, bierzemy cokolwiek to jest. Po czym zobaczymy, co jest dalej. I może zmierzymy się jeszcze raz z Havenite'em. Ale tak, kolejny fragment maski, super. Oznacza to, że już lada moment będziemy mieli kolejny punkt życia. I to idziemy tutaj i... Wow, piękny skrót. I szczerze powiedziawszy, ten skrót jest dla mnie przyjemny przynajmniej. Bo tak. Skoro zginęłem na trasie, to oznacza, że nie potrafię się nawigować zbyt bezpiecznie. I mogę wam zdradzić, że moim jedynym i zarazem głównym problemem... Głównym i zarazem jedynym są właśnie te pszczoły olbrzymie. Nie wiem czemu... Nie potrafię ich unikać, więc musimy jakoś sobie poradzić z tym, że prawdopodobnie dostanę od nich jeszcze milionkrotnie. Więc no. Chociaż... Nie, dobra, udało się. Ostatnia prosta na pszczelego rycerza. I cóż... Teraz, kiedy znam jego strategię, możemy trochę bezpiecznie do tego podejść. I da się uszukać system? Nie, oczywiście, że nie. Mogę sobie pożonglować pszczółkami, jej! Okej, da się go trafić spokojnie tym. Więc dobrze. Okej, jeśli będę ostrożnie podchodził do walki, nie szarżował jak głupi, nie powinno być wielkich problemów. Tylko muszę go unikać, a nie tylko się pchać na obrażenia. Okej. Mogę teraz trochę się podleczyć, więc to już zrobię. A, i dla ciekawskich, nie zmieniłem jeszcze czarmów, więc... Tak. Dalej walczymy w ten sam sposób. I owszem, pewnie to jest błędne, bo zaraz padnę przez to. Tak, oczywiście. Ale dobra. Dobra, tym razem wiecie co? Zmienimy to wszystko. Wiem, jak tam dotrzeć bardzo łatwo, więc... O. Okej, po pierwsze nie wiem, co się tak świeciało. Ale tak i... Nie będzie to. Spróbujemy pójść na szybkie ciosy. Bardzo małym zasięgu. Bardzo szybkie generowanie duszy. I wiem, że teraz pewnie ciężko będziemy się przyzwyczaić.
ale... Patrzcie, jeden przeciwnik, ile duszy. Jestem tym, kto co chwilę spamić zaklęciami, które też są tańsze. Zgodnie z tym, co sam przygotowałem. Prawda, nie działa to pewnie na skupienie, znając życie, ale... Okej. Okay. Tak, zdecydowanie mniej biorą. A nigdy by jeszcze było miejsce na to, żeby były potężniejsze. Nie ma. Przynajmniej nie ma, jeśli chce zachować swoje szybsze uderzanie. No w sumie może być głupie, szczerze mówiąc. Może właśnie lepiej byłoby zachować to, albo pójść 100% pod zaklęcia. Właśnie w taki sposób, żeby one były jak najpotężniejsze i tyle, a nie żeby jeszcze mieć konieczność szybkiego uderzania. Chociaż, dobra. Nie będę może się też tak za dużo wypowiadał, bo sam to wymyśliłem, więc teraz skrytykować swój plan, kiedy nawet go nie sprawdziłem, to jest te... Jak głupie. Nie, ale dobra, mniejsza z tym. Nie, to nie jest aż taki skrót, niestety. Ale nie przejmujmy się tym, zaraz tam dotrzemy. No i tym razem robię to na wizji, bo stwierdziłem, że tak, nie będę wycinał wszystkiego. I dobra. Udało się, super. Nie. W ten sposób może bym był w stanie usuwać te duże pszczoły. Też nie potrzebuję czterech, więc... Nie, nie, za duże problemy. Widzicie. Głównie spowodowano moją nieumiejętnością, co prawda, ale jednak. Dalej żyję na krawędzi. Nie potrafię inaczej po prostu w tym oglądajcie. Dobra, spokojnie, damy radę. Musimy dać radę. Musimy nawet. Nie ma, że nie. Gorzej tylko, że jest znowu ta duża pszczoła. Ale dobra, udało się. Udało się. Jesteśmy już na bezpiecznej strefie prawie. Oczywiście fajnie byłoby mieć naładowaną duszę na początek walki. No i wiem, że mogę pożonglować tam pszczołami po to, ale... Nie ma co też polegać na takich funkcjach. Znając życie, jeśli na tym polegał, to nagle nie trafię w żadną pszczołę, albo zginę. Więc raz, dwa, trzy, cztery. Tak, dziękuję bardzo za twoją dotację w postaci energii, zwanej duszą. Ale w ogóle to jest ciekawe, czy naprawdę wyrwamy im jakby kawałki ich duszy, czy co? Czy dusza to jest po prostu taka trochę niefortunna nazwa na, powiedzmy, energię wykorzystywaną. Zresztą może być też tak jak w Dark Soulsach, po prostu tam dusze dosłownie są walutą. I mając 1000 dusz, tak naprawdę można powiedzieć, że ma się po prostu... Nie wiem, czy łącznie płonęło się dusze, które są tak potężne jak 1000 ludzkich, czy jak to do końca ma działać. Nawet nie wiem, co mi trafiło, niestety. Ale tak, w sumie z perspektywy tego, co jest w Dark Soulsach, to jest podobnie, więc tak, nie powinienem się chyba wypowiadać. Ale dobra, mniejsza, zatrzymaj się. Cześć duszek. Dobra, hej, dzięki za oddanie moich pieniądzów. I tak. Nadciąga walka. Nie, nawet nie ma co próbować żonglować bez zwiększonego zasięgu. Okej, okay. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Nie. Bardzo się skupiam teraz na szybkim wykorzystywaniu duszy do zadawania obrażeń, żeby cokolwiek sensownie robić innego. Zginę tu przez swoją własną głupotę. Okej. Okay. Ten atak powoduje to, że po prostu pszczoły przez jakiś czas spadają. Znowu zginęłem. Nie. Nie wiem, co jest ze mną, czy to jest kwestia czegoś nie tak z moimi umiejętnościami, czy jak. Ja zapisałem, że po prostu jestem lama, nie ogarnę tyle. Mam to dużo miejsca zajmuje. Aż cztery. Żeby rzucił, może udałoby się zdobyć coś jeszcze. Z tego można wziąć to. Nie będę zbierał aż tak dużo dusz, ale zawsze. I trochę zwiększę zasięg ataku. Też nie. Zapomniałem podstawy, jak idę na bossa. Tam dawno mówiłem, że zawsze muszę to brać, a teraz to nie biorę.
Więc tak, Longnail fajna sprawa, ale potrzeba quick focusa. I w sumie mógłbym wziąć do tego jeszcze tego Mark of Pride'a. I standardowe ustawienie. I cóż, ostatnia próba. Słownie ostatnia, jeśli będzie źle, to uciekniemy. No dobra. Jesteśmy, więc zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Chodź, duszek, chodź. Taś, taś. Grzeczny duszek, tak. Jej, zobaczymy. Tym razem nie mamy tańszych zaklęć ani nic tego typu, więc musimy polegać tylko i wyłącznie na swoich możliwościach bojowych naturalnych. Okej, tutaj powinienem przeskoczyć. Okej. Maksymalnie po dwa ciosy na niego. Dobrze, będę pamiętał. I tak, wspaniale mi idzie. I tu znowu przeskoczyć. Ej, nie, co ja mam z tym wszystkim? Dobra, całe szczęście. No! No! To był szczyt po prostu lamienia. Dobra. Niestety uleczysz tylko za dwa, ale... Dobra, spokojnie. Może jeszcze to przeżyję. Okej. Dobra. Okej. Miał okazję mnie pokonać, nie zrobił tego. Więc ciekawe. No, nie wierzę. Wy to widzieliście. Nie. Wiecie co, nie. Ja mam dosyć. Chciałem zrobić fajny, przyjemny odcinek. Znalazłem kolejnego bossa, który mnie tylko będzie wkurzał. No cóż, dobra. W takim wypadku trudno. Zobaczymy w następnym epizodzie, jak to się uda zrobić, co się uda zrobić i tak dalej. No cóż. Tak, to było na tyle. I w sumie wiecie co? Może następny epizod to był w ogóle zaczęcie czegoś z tym czymś, bo... Tak w sumie sobie zapomniałem o tym. Teraz zobaczyłem, że trzeba coś znaleźć i w ogóle, więc dobra. Ja zobaczę, a póki co, jako taki malutki trailer, teaser, jak zwał, tak zwał, zapowiedź tego wszystkiego. Ponoć te płomienie będą się pokazywać, ubieram wszystko, a nie, ubieram wszystko, to nie będę mógł tego nosić, okej. Okay. Szkoda? To w takim wypadku ubieramy Windchilda, Wayward Compass i... O, patrzcie, mamy jakiegoś takiego słodziaka malutkiego ze sobą. I co to powoduje? Dobra. Widzę co? Widzicie to? Niskie płomyki. Więc tak, dobra. No nie wiem, w następnym epizodzie spróbujemy może to ogarnąć. Nie obiecuję, czy to zrobię, a póki co ten będzie krótszy, mniej treściwy. Na tym kończę, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już za dwa dni, więc trzymajcie się i hej.